Siemanko moi drodzy, część z was na pewno domyśla się, co jest tematem dzisiejszego odcinka, a będzie to oczywiście kamera termowizyjna. Od razu na wstępie mówię, że wszystkie linki są w opisie. Od dłuższego czasu szukałem kamery termowizyjnej do diagnostyki i jest z tym spory problem, ponieważ kamery termowizyjne są strasznie drogie. Nawet te najtańsze kamery wcale nie są takie tanie, bo kosztują gdzieś 300-350 zł, a to, co jest widać na ich wyświetlaczu, słabo nadaje się do rozpoznania jakiegokolwiek kształtu, a co dopiero do diagnostyki jakichś elementów. Owszem, na pewno można obejrzeć sobie budynek i stwierdzić, a tu przy drzwiach trochę ciepła ucieka, a dach dobrze trzyma. Ale do precyzyjniejszych rzeczy raczej się nie bardzo nadają. W pierwszej kolejności zwracam waszą uwagę na jakość tego wideo, ponieważ te nagrania bezpośrednio z kamery sczytane są takie lekko pikselowate, ale obraz widziany na telefonie jest naprawdę spoko. Krawędzie są wygładzone i jest ostry, szczególnie że kamera ma manualny fokus. No, w oddali widać poruszającą się postać. Jest to Agnieszka. Gołym okiem w ogóle jest nic nie widać, jest ciemno. A mimo to ta osoba jest widoczna. Jestem ciekaw, czy jak odpalę obraz z drugiej kamery, czy to się będzie nagrywało jednocześnie. Ten czarny kwadrat, który widzicie, to jest realny obraz, jak teraz wygląda tutaj. No jest późno w lesie, w nocy, to wiadomo, że jest ciemno, ale Agnieszkę jest całkiem dobrze widać, mimo że jest dosyć daleko. No tak jak mówię, ja gołym okiem zupełnie jej nie widzę. Na filmie będą przewijać się różne rzeczy, eksperymenty, motoryzacja, elektronika, automatyka, jakiś kontakt z przyrodą, bo do tego wszystkiego możemy używać kamery termowizyjnej. I człowiek jak małe dziecko, jeżeli dostanie takie urządzenie, to jest niezmiernie ciekawy tego, czego nasze zmysły nie dostrzegają w naszym życiu, na przykład tego, że pozostawiamy po sobie termiczne odciski palców, albo tego, jak zachowuje się gorąca woda i zimna woda. Tutaj pod tym kranem spędziłem chyba z 20 minut, bo to jest naprawdę niesamowity efekt. Tak jak mówię, tutaj jest taka lekka pikseloza, ale na ekranie tego telefonu widok jest naprawdę hipnotyzujący. Chociaż i tutaj na pewno dostrzegacie to, że nawet widać takie szczegóły, na przykład jak moje włochate łapska. Kamera świetnie sprawdza się, jeżeli chodzi o diagnostykę urządzeń mechanicznych. Tu mamy pompę wakuum, no i każdy doskonale widzi, gdzie, jaki mamy rozkład temperatur. Czy coś się nagrzewa na przykład ponad to, co zaleca producent. Możemy sprawdzić, który stycznik, który elektrozawór jest aktywny, co ogromnie przyspiesza diagnostykę. Możemy zajrzeć do szafy sterowniczej. Jak widać, wszystkie elementy są dobrze widoczne. Możemy się przybliżyć do danego elementu. No i ocenić nawet, czy któryś ze styków w tym elemencie nie nagrzewa się bardziej niż pozostałe. Tu widzimy, najbardziej ciepłe są cewki tych przekaźników, ale gdyby jakiś kabel był luźny i tam by występowała wyższa temperatura, na pewno byśmy to tutaj widzieli. No i to jest właśnie zaleta manualnego fokusa na tej kamerze, że możemy zobaczyć z tak bliska, z takim dobrym odwzorowaniem te elementy. Jako że widzicie, że można nagrywać filmy, bo to są nagrania bezpośrednio z tej kamerki, no to można sobie stworzyć taką bazę, kartotekę, na przykład gdy kupimy nową maszynę. Można po prostu ją zdiagnozować, zaraz od nowości nagrać, zachować te pliki i na przykład potem w razie jakiejś awarii można otworzyć szafę sterowniczą i porównać stare nagranie z nowym i zobaczyć na przykład, że okej, gdy maszyna była nowa, to na przykład te przekaźniki się nie grzały, a teraz się grzeją. Gdy maszyna jest na przykład w stanie wyłącznika awaryjnego, to te przekaźniki pracują, a dane przekaźniki nie pracują. I nie musimy sprawdzać nawet w jakichś katalogach, schematach, tylko po prostu na podstawie porównania dwóch obrazów możemy stwierdzić, że te elementy chyba nie działają prawidłowo. Przede wszystkim, jak dla mnie, główną zaletą tej kamery jest świetne odwzorowanie szczegółów. Oczywiście tutaj sobie regulujemy manualnie ostrość,
I to jest świetna sprawa. Możemy sobie ustawić, w zależności od tego, jak daleko stoimy, jaka ostrość nam odpowiada. I naprawdę świetnie to widać. Po prostu świetnie. Jak widać, podczas pomiaru temperatury ogrzewania wyskakuje komunikat. Bardzo ważny komunikat. Chodzi o to, że naszej kamerki nie wolno kierować na obiekty o bardzo wysokiej temperaturze. Niestety może to uszkodzić po prostu nasze urządzenie, dlatego gdy zbliżamy nasz obiekt do źródła wysokiej temperatury, no to jesteśmy ostrzegani. Nie kierujemy na słońce, na jakieś piecyki, na ogniska, na spawanie. To jest kamera do pomiaru niskich temperatur. No i niestety przy pomiarze takich wysokich moglibyśmy ją uszkodzić. Ale dla mnie to nie jest najważniejsze, bo to jest kamera, którą chciałbym używać w celach diagnostycznych, a nie w celu pomiarów jakichś tam temperatur hartowanego metalu na przykład. Tutaj muszę bardzo uważać, bo pracuję na dole piecyk. Już raz nieopatrznie skierowałem tą kamerę na ten piecyk. Na szczęście tylko przez chwilę, ale został ślad na wyświetlaczu. Tak więc po raz kolejny, to, że nagrywam filmy i patrzę się nie tam, gdzie trzeba, czyli w obiektyw, mogłoby poskutkować tym, że nasza kamera mogłaby się uszkodzić. Zresztą widać, jak tylko się zbliżę do źródła ciepła, to zaraz dostaję komunikat. A teraz coś dla miłośników przyrody. Oto jest kocioł, który przechodzi w miejscu niedozwolonym przez jezdnię, no i został nagrany. Próbujemy zobaczyć, jak to wygląda też w innej kolorystyce, ponieważ w zależności od tego, do czego używamy kamery, niektóre funkcje spisują się lepiej, a inne gorzej. Po prostu w różnych warunkach zależy też nam na różnych rzeczach. Czasami, tak jak tutaj, zależy nam głównie na kontraście. Tu sprawdzamy, który sąsiad dopiero niedawno przyjechał. Widzimy, jedno auto ma jeszcze ciepłą maskę, a większość samochodów już wystygła, bo to jest nagrywane dosyć późno w nocy. Chociaż ktoś tam jeszcze jedzie, ktoś tam jeszcze idzie. No tak to wygląda, jeżeli chodzi o oglądanie takich industrialnych elementów. No jak widać, z większymi odległościami kamera też sobie w miarę radzi. Tam w oddali nawet widać basen. Ale każdy, kto się zajmuje choć trochę fotografią, wie, że trudno o uniwersalną kamerę, która świetnie nagrywa i obiektyw dali, i z bliska. No tak więc tutaj cieszy mnie to, że z bliska naprawdę to wszystko jest bardzo wyraźne, krawędzie są ostre, kontrasty są naprawdę super, a ja znowu zaczynam się bawić jak moje dziecko, odkrywam świat, którego gołym okiem nie widać. Naprawdę jest to ciekawe, po prostu jest to ciekawe. Człowiek chodzi z tą kamerą i zagląda wszędzie, wszystko sprawdza, żeby zobaczyć, co tak naprawdę umyka jego zmysłom. Jeżeli używacie jakiejś kamery termowizyjnej, napiszcie, jaki macie model, czy jesteście z niej zadowoleni, ile kosztowała i jakie zastosowania dla tej kamery macie. No, ta kolorystyka dobrze działa w nocy w lesie. Lepiej jest widać na tej kolorystyce. To jest chyba to samo, tylko odwrócona. O, jak ty strasznie wyglądasz. I tutaj taki mały przerywnik był, ponieważ odkrywam właśnie zdolności kamery w ciemnym, nocnym lesie. Być może tego teraz na tym nagraniu nie widać, ale na żywo, na wyświetlaczu telefonu wystarczająco dobrze kontrastują te drzewa, zarośla ze sobą, żeby obserwować różne, na przykład, stworzenia w lesie. No, chyba mamy dziki. Nic nie ma. Ale tam chyba mamy dwa dziki. No, to jakieś żywe zwierzątka. Tak przypuszczam, że to będą dziczki. Jest totalnie ciemno i gołym okiem nic nie widać. A tutaj ewidentnie widać, jak sobie harcują.
No to jest samochodzik. Nawet cieplejsze koła miał niż resztę. A nasze dziczki co? Uciekły, tak? No nie ma, idziemy dalej. Więc, jak widzicie, kolejna fascynacja, tym razem przyrodą. Tutaj znowu w niedozwolonym miejscu zwierzyna, tym razem leśna, jakieś sarny czy jelenie przebiegają przez tory kolejowe. Prawdopodobnie bylibyśmy bez szans zobaczyć te zwierzęta, gdyby nie kamera termowizyjna. No ale oczywiście są miłośnicy techniki, którym bardziej spodoba się lokomotywa ciągnąca skład wagonów. Właśnie takie wrażenie tutaj odnoszę teraz, że ludzie z różnych branż na pewno w swojej sferze działania znajdą jakieś specyficzne zastosowania dla takiej kamery termowizyjnej. Tu jest taka ciekawostka, że koła całego składu są dużo cieplejsze niż reszta. Wydawałoby się, że przecież tu nie ma żadnych oporów, bo te koła się toczą po szynach, a mimo to widać. Bystre oko dostrzeże też na słupie pracujące kamery, które kontrastują z otoczeniem. No, teraz nawet widać, po których torach jechał, bo są znacznie cieplejsze niż pozostałe. Co, widać koniki? O, teraz A coś. podnieś ręce do góry. O. Tutaj widać, z jakiej odległości są nagrywane koniki, no i jak widać je w termowizji. No, wielkiego szału nie ma, nie da się zrobić lepszego zbliżenia, ale tak jak mówiłem, no optyka ma niestety swoje ograniczenia. Można tą kamerę też stosować oczywiście w motoryzacji. Tutaj znowu mechanik pewnie znalazłby dużo więcej ciekawostek. Na przykład można sprawdzić, które koło się nagrzewa bardziej, co może świadczyć o zużytym łożysku, zaciśniętym hamulcu. Można sprawdzać elektrykę samochodową. Można sprawdzać, nie wiem, równomierność nagrzewania czy przepływu płynu chłodniczego. Swoją drogą to napiszcie, co można sprawdzić w samochodzie przy pomocy kamery termowizyjnej. A my tymczasem pomału przejdźmy sobie już do elektroniki. Dzięki temu, że nasz obiektyw ma precyzyjnie regulowaną ostrość manualnie, to możemy sobie ustawić naprawdę bardzo dobry widok z bliska na takie płytki PCB. A właśnie głównie o to chodziło, żeby diagnozować takie płytki. Jeżeli obejrzycie sobie jakieś kanały, gdzie są naprawiane takie układy elektroniczne, to doskonale jest widać, że taka termowizja robi świetną robotę. Bardzo łatwo pozwala zlokalizować element, który ma zwarcie. No i teraz chciałem Wam pokazać właśnie, jak to wygląda na tej kamerze. Jak widać teraz, już dam nagrywanie. Jak widać teraz, niewiele widać, obraz jest nieczytelny. Ale gdy ja zacznę regulować ostrość, te elementy stają się wręcz rozpoznawalne. Bez problemu możemy określić, który element tutaj mamy. Tutaj mamy jakiś układ scalony i to jest dokładnie ten układ. Możemy spojrzeć jeszcze bardziej z bliska. Tutaj mamy dużo mniejsze elementy. Dokładnie jest widać każdy rezystor. Naprawdę mamy tutaj. Mamy w tym momencie tutaj trzy rezystory. Jesteśmy dokładnie w stanie określić, który się będzie grzał. Nie musimy zgadywać, że w tym polu coś się grzeje w pobliżu, tylko w stanie będziemy określić, który dokładnie rezystor się grzeje. Ok, ale najpierw najpierw spróbujmy wykryć cokolwiek. Przełącz na taki, że tak powiem, bardziej profesjonalny widok. Myślę, że każdy zauważył, że ten duży układ scalony nagrzał się, gdy zrobiłem zwarcie. Widać nawet piny, gdy dotykam
że ten pin się grzeje. Oczywiście możemy sobie ustawić temperaturę. No, ktoś spostrzegawczy też mógł zauważyć, że tutaj jakiś tranzystorek nam się zaświecił. No to dobrze, przyjrzyjmy się dokładnie, który to jest tranzystor. O, widać. Na górze widzimy, że świeci się nam jakaś ścieżka. Pewnie gdybym miał wolne ręce, to byłbym w stanie określić nawet, która to ścieżka się zapala. Ale tranzystor jesteśmy w stanie zdiagnozować dokładnie, że to ten tranzystor się nam zapala. Ręką nie jesteśmy w stanie tego absolutnie wyczuć. On jest chłodny. Zresztą tutaj jest widać temperaturę. On chwilowo osiąga jakieś 30 stopni. O, bardzo ładnie widać, jak się tranzystory zapalają. Oczywiście przydałby się jakiś statyw, żeby się wygodnie pracowało. Ale teraz jeszcze chciałbym zaświecić ścieżki. Ścieżki na tej płytce są naprawdę drobniutkie. O, tu jakaś ładnie błyska ścieżka. Oczywiście tych widoków mamy więcej, ale nie wszystkie nadają się do wszystkich celów. Niektóre lepiej sobie radzą na przykład w lesie w nocy, inne sobie lepiej radzą właśnie z elektroniką. Po prostu każdy z tych trybów ma jakieś swoje zastosowanie. No i czasami należy po prostu posprawdzać, który najlepiej sprawdzi się w naszym zastosowaniu. Jeżeli mamy kamerę gorszą, to mniej więcej może być właśnie taki widok. Czyli ja tutaj wywołuję zwarcia i widać, że w tym obrębie błyskają jakieś elementy. Ale no niestety nie jesteśmy w stanie dokładnie stwierdzić, które to elementy. O! Proszę bardzo. Ja już doskonale wiem, który element się grzeje, ale mogę jeszcze przybliżyć i spojrzeć na to naprawdę precyzyjnie. No teraz chyba nie mamy żadnych wątpliwości. Jak widać, nie tylko element jest widoczny, ale tak samo i linia, która jest tutaj zwarta. Spróbuję wywołać zwarcie na jakiejś linii. Zobaczcie w stosunku do ołówka, jakie te ścieżki na PCB są drobne. Mimo to będziemy dokładnie widzieli, która ścieżka się nam nagrzewa.
Zresztą wszystkie te elementy, które oglądaliśmy, są naprawdę miniaturowe. Myślę, że nie muszę tutaj jakoś specjalnie tego tłumaczyć ludziom, którzy przynajmniej raz mieli w rękach taką płytkę z elementami montowanymi powierzchniowo. To są naprawdę bardzo małe elementy. Ale skoro grzeje nam się ścieżka, to pewnie grzeją się też inne elementy. Proszę bardzo, tu się grzeje ścieżka, a tutaj na górze widzimy, że grzeje się też jakiś inny element. Spróbujmy więc zobaczyć, który. Czyli to nie tyle element, co przelotka w tym miejscu się nam nagrzewa. Oczywiście być może z tyłu pod płytą jest jakiś element, który dostaje w tym momencie w kość. Jeszcze może tam dwa słowa na temat funkcji. Możemy oczywiście zmienić Celsjuszy na Fahrenheity. Tutaj mamy jakieś dostrajanie. Możemy włączyć też dodatkowo zewnętrzną kamerę, żeby mniej więcej było widać, jaki element oglądamy. Aczkolwiek ta kamerka jest z prawej, a ta kamerka w telefonie jest z lewej, no co znacząco utrudnia nam zdiagnozowanie tego, co tak naprawdę oglądamy. Byśmy musieli tą kamerkę przesunąć bliżej tamtej. Możemy też włączyć kamerę przednią. Oczywiście mamy też różne tryby pomiaru temperatur. Na przykład możemy sobie zrobić ramkę i badać temperaturę w tym obszarze. Możemy także przygotować raport temperatur. Tutaj mamy tylko jedną, a tu możemy też jakby pododawać swoje punkty. Czyli na przykład chcemy mierzyć tu, tu i tu. Ok, teraz kilka rzeczy o problemach, jakie miałem z tą kamerką. Na początku aplikacja nie była dostępna w sklepie, mimo że instrukcja mówiła, że na Google Play będzie ta aplikacja dostępna. Ale napisałem do firmowego sklepu na AliExpress, producenta tych kamer, no i bardzo miły kontakt, szybkie odpowiedzi i zostały mi przesłane aplikacje. Bo jest też aplikacja na komputer. Niestety nie udało mi się z niej skorzystać, ponieważ ten kabel w zestawie jest bardzo króciutki. I gdy ja podłączę kamerę z tyłu do komputera, to w ogóle nie ma możliwości jej ustawić na jakiś konkretny dany obiekt. Co gorsza, miałem dwa przedłużacze USB-C. Jeden kupiłem taki tańszy za 40 zł, drugi droższy chyba za 80 zł. I żaden z nich nie działał. Paradoksalnie ten za 40 nawet działał trochę lepiej, bo na nim kamera przynajmniej wyświetlała błąd, że nieznane urządzenie i nawet raz zaskoczyła, raz zadziałała. Kolejny problem to przejściówki z USB mikro na USB-C. Gdzieś na internecie widziałem, że ludzie korzystali z takiej przejściówki, ale ja przetestowałem 3 i żadna kompletnie nie działała. I producent nie jest w stanie mi podać, przynajmniej na chwilę obecną, ani tego, jakich przewodów należy używać, żeby przedłużyć USB-C, ani tego, jaka przejściówka jest dedykowana, żeby to działało. Nie wiem, no myśmy zdobyli telefon na USB-C, ale tu się pojawił kolejny problem. No jest to problem z moim telefonem, bo podłączałem na telefonie kolegi i tam ten problem nie występował. Chodzi o to, że aplikacja, gdy nie zamkniemy jej w trybie czarno-białym, tylko na przykład właśnie w takim, jak teraz widzicie, no to już nie chce się uruchomić. Cały czas pracuje w tle, otwiera się i za sekundę się znowu zamyka. I jedynym rozwiązaniem jest po prostu zainstalowanie jej od nowa.
no może być to kłopotliwe, więc trzeba albo pamiętać o tym, żeby zamykać ją w trybie czarno-białym, albo po prostu szybko zrobić reinstalację. Tak czy inaczej, do celów, do jakich ta kamera została zakupiona, nadaje się moim zdaniem świetnie. Powiecie, że no teraz są na przykład takie telefony od Kata, zresztą link też zostawiam w opisie. Rakowiecki używał takiego telefonu do naprawy. No i faktycznie, patrzałem na internecie, nie jest szczególnie dużo droższy od takiej kamery. Ale jeżeli macie na przykład telefon z USB-C, no to w tym momencie na pewno kamera będzie tańszym rozwiązaniem. Na moment, kiedy ja kupowałem na Banggood.com, to było najtańsze miejsce, gdzie była ta kamera dostępna. To było 1300 zł z wysyłką. Nawet na AliExpress czy w sklepie z tego InfraRay ta kamera była dużo droższa. Na Allegro ta kamera w ogóle nie występowała, no tak więc pozostało mi kupić ją prosto z Chin. No i niewątpliwą przewagą jest manualny fokus, bo na filmie kolegi Rakowieckiego widzieliście, że były takie momenty, gdy próbował zbliżyć, zobaczyć coś dokładniej, no to niestety już jego kamera nie ostrzyła, a nasza nawet z bardzo bliska potrafi, że tak powiem, nawet możemy zobaczyć, od którego końca nasz rezystor SMD się grzeje, czy od prawej, czy od lewej strony, jeżeli dobrze zbliżymy i ustawimy sobie fokusa. Dobra, moi drodzy, kończę, bo już nie mam siły mówić. Idę się dalej kurować. Wy jeszcze możecie pisać w sprawie spawarki, która jest do oddania. No i co, widzimy się w kolejnym odcinku. Dziękuję wszystkim patronom, dziękuję wszystkim, którzy subskrybują kanał, którzy wspierają go, komentują, lajkują. No i co, widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, na razie. Hej.